Cześć wszystkim. Dzisiaj będzie recenzja klocków z Biedronki Elefana. Złożymy sobie dwa takie zestawy i zobaczymy, jak wypadają na tle innych. Na początek zobaczymy, jak to jest. Pudełko jest twarde. W środku mamy woreczki, książeczkę, więcej woreczku. No, na razie wygląda to dość przyzwoicie. Ale zobaczymy drugi zestaw. O, w drugim zestawie mamy naklejki. Naklejek nie będę naklejał. Zostawię to na później. Naklejki całkiem fajne. Wyglądają źle. Ale też nie robią jakiejś super mega rewelacji. Książeczka. A nie, to są takie duże plany. Mamy plany, które się otwierają. Dość duże. Mamy tutaj też spis elementów. Jakieś w środku. Ja wziąłem zestaw super auta oraz bardziej dla dziewczynek Miasto Marzeń. Zobaczymy, jak to teoretycznie powinny być w Mieście Marzeń nadruki, a tu nie widzę, żeby były nadruki. Nie. Ja jest kilka nadruków. Jeden klocek ma nadruk z napisem Elefant. Tutaj też. No, to widzimy się za chwilę, jak to złożę i ocenimy, czy są dobre i warto je kupić, czy nie. No, cześć po przerwie. No więc, tak. Dwa zestawy złożone. W każdym zestawie są jakieś elementy dodatkowe. Tutaj mamy, zostało nam kilka elementów. Tutaj mamy jeszcze kołpaki, które zakłada się na koła. Wyciska i zakłada. W tym zestawie do kół też były takie małe, już je założyłem. Więc tak, do tego zestawu mamy takiego hopka. Taki fajny hipek. Mnie osobiście się on nie podoba. Ten akurat był praktycznie cały złożony. Trzeba było mu tylko ręce włożyć, dłonie i ramiona. Dłonie są podobne do legowych. Natomiast cały korpus i wszystko było złożone. Ten zestaw składało się czasem lepiej, czasem gorzej. Jak widać, są niedociągnięcia. Jeżeli chodzi o cenę, oba zestawy kosztowały 19,99. Ten posiada 187 elementów i jedną figurkę. Jeżeli chodzi o cenę, to niestety, ale za tą jakość to się nie opłaca. Jest dużo innych firm, które mają w lepszej jakości te zestawy i mają albo mają tańsze. Tak, ostatnio pokazywałem chińskie zestawy z Ilm albo M. Natomiast jeżeli chodzi o ten zestaw dla dziewczynek, no konstrukcja fajnie wygląda, ale tylko fajnie wygląda. Jeździ. Na tylnej szybie mamy nadruk. Góra się otwiera, ale niestety nierówno i krzywo. Natomiast tu otrzymujemy rozłożone kompletnie postacie i problem jest ze składaniem nóżek. Żeby złożyć jakąkolwiek nóżkę, próbowałem. Trzeba ogromną siłę włożyć w to, aż strach jest to połamać, a potem się i tak nie rusza. Nie wskakuje do końca.
Dlatego oba te zestawy niestety, ale są bardzo słabe. Za tą cenę nie warto. Naprawdę. Szczególnie, że ostatnio zestawy, które pokazywałem z dinozaurami, kosztowały tylko 13,90 i było dużo lepszej jakości. Fakt, że tutaj jest dużo więcej klocków, ale te klocki nie są jakiejś super jakości. Są to klocki średniej jakości, niestety. No i tym razem w Biedronce również mamy klocki średniej jakości. W skali od 1 do 5 maksymalnie dostałem 3. Fajną rzeczą jedynie, jaka jest tu, że konstrukcja składa się z wielu klocków, to jest bardzo ciekawa rzecz. To jest mocowanie kół, bo mocowanie kół jest na tych małych tajlach, wciska się je po prostu. Koła są w tym dużym zestawie gumowe. Ten mały zestaw ma wszystkie plastikowe. No i niestety, stosunek ceny do jakości nie jest adekwatny. Mimo tylu elementów, to słaba jakość. Dlatego, jeżeli ktoś chce kupić klocki, to niech lepiej idzie i poszuka czegoś sobie innego z innych firm, bo z tego na pewno dzieci nie będą zadowolone. Wykonanie jest słabe. Na wielu elementach widać ślady po formie. No niestety. Inne klocki chińskie są dużo lepszej jakości, są tańsze. Albo są w tej samej słabej jakości, ale są bardzo dużo. Bardzo tanie. Dlatego, no niestety, zawiodłem się na tych klockach. Myślałem, że to będzie coś lepszego, a niestety nie jest. Dlatego nie polecam. Lepiej rozejrzeć się za czymś innym. No, dzięki. Na razie, do następnego.